Cześć, witajcie. Ja jestem Przymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. O, tak to się robi. I tutaj nic nie widzieliście. No i tutaj jest mój tron, który sobie zbudowałem. No i w tym odcinku, no może nie pogramy sobie Minecrafta, ale chciałbym wam pokazać jedną ciekawostkę z Minecrafta, którą zapewne wszyscy znają. Znaczy połowa. Otóż każdy wie, że w Minecrafcie jest Nether. Nawet ja. Udało mi się zbudować taki portal. Tak coś mi się ładuje, jak widzę. Co ja patrzę? Nie te fajne. Aha, bo ja patrzę w górę. No jak widzicie w Netherze, można się zdezorientować. Tak myślę, że latam tutaj. Ale lagi. Coś tutaj mi spowala na komputer. A tym czymś jest jakiś mybby serwis. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest ważne, bo tak to jest. Chrom mi tutaj coś zżera jedną grupę. No i puszczać mi stąd. Umyjemy. Jedną setną procentą zabieram. O, znikły wszystkie zarządy. O. Render zabieramy z tak? Dobra. I każdy wie, że w Minecrafcie jest piekło, a to są ciekawostki na moim kanale. Każdy wie, że w Minecrafcie jest Nether, ale nie każdy wie, że w Minecrafcie jest piekło. I to piekło wam w tym odcinku pokażę, więc od razu idźmy sobie do piekła. W tak zwanej wersji, no i jak zaraz zobaczycie, no jest tutaj bardzo zaawansowany generator świata. Wybieramy sobie typ mapy, to ja wezmę sobie zwykły. No i przede wszystkim chodzi nam o temat. I temat hell to właśnie piekło. Ja utworzę sobie ten świat i chwilę po nim pochodzę. Jak widzicie, jest tutaj zawsze ciemno w tym świecie, bo zawsze jest ciemno. Nie mamy skina, a na tej wersji w pozostałych światach nasza skórka się, no znaczy nie nasza skórka, ale skin się wyświetla. Cały czas są tutaj potwory, zamiast wody dookoła wyspy jest lawa. Ze swoją oczywiście starą teksturką. O, idzie właśnie tutaj taki zombie. Nie idzie na świnie. Te dźwięki i uderzeń są bardzo ważne. I nic nie dostałem z zabicia zombiego. Możemy tutaj także spotkać pająka właśnie, którą widzimy, i creepera. Hey!
No. I jak zginiemy, to musimy stworzyć nowy świat. Nie ma żadnej opcji odrodzenia w tej wersji. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się Wam spodobał, to dajcie lajka. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich ciekawostek. Ja mam jedną już do zrobienia, która będzie takim trochę też poradnikiem. Wszystko się okaże. Być może jeszcze jutro będzie odcinek jeszcze, ale głowy za to nie. Do widzenia.